Witam Was serdecznie w kolejnym materiale przedświątecznym, wtorek. Ja sobie wracam do domu z Opola. Jadę natomiast w stronę Częstochowy, ponieważ teraz ostatnimi czasy tak latam sobie właśnie od tych stron. Ta droga jest o wiele lepsza. No i po prostu lecimy sobie 46, tak, na Częstochowę i dopiero jedynką sobie lecę na Bełchatów. Już tam kiedyś o tym chyba opowiadałem. No i co, moi drodzy, taki materiał, o którym w ogóle zapomniałem, że miał się nagrywać, ponieważ myślałem, że nie będę ładował, ale załadunek jednak się okazał, że będzie. Tak więc słuchajcie, załadowałem się na 3 miejsca na poniedziałek dopiero, ponieważ ja będę weekendował teraz aż do niedzieli. Natomiast ciągnik zabieram do siebie, będę go odpinał, no troszeczkę będzie boleć, że załadowaną naczepę będę odpinał. Nie lubię tego robić, a tym bardziej, że ona będzie stała tyle czasu. Więc jeszcze jak dojadę, to będę myślał, jak to ogarnąć. Ewentualnie wcześniej sobie przyjadę w sobotę i zepnę. Żeby jeszcze do niedzieli nie stała, to już w sobotę sobie przyjadę i zepnę. No i moi drodzy, co? No, jedziemy. Co się okazało po poprzednim odcinku, to Wam opowiem. Bo może zrobię tak, że zmontuję ten film w programie, nawet może tak zrobię. Fajnie by było i Wam coś pokażę, co się wydarzyło, co zauważyłem podczas załadunku. Tam pod Kielcami wtedy, tak, te śmieci ładowałem. No i ja tak sobie, wiecie, chodzę, czasami oglądam stan opon, ramę w naczepie, tak dalej, takie rzeczy, wiecie, normalne dla mnie, że trzeba sprawdzić, po prostu oglądać, iść, obejrzeć, tam coś nie jest pęknięte, czy coś tam się nie dzieje, czy powietrze gdzieś nie ucieka. No i słuchajcie, tutaj pode mną pierwsza oś, właśnie tu skrętna w ciągniku przednie, przód, chodzi o przód, zaczęła pękać opona. Drut puścił w dwóch miejscach i zaczął puszczać dalej, bo ona zaczęła się rozrywać. Nie wiem, ile ja z tym jechałem, ale obstałem, że to się stało w ciągu jednego dnia lub najwyżej w dwóch i nawet tego nie zauważyłem. I dzięki Bogu, że zobaczyłem. Ponieważ to, co się okazało później, no to przeszło ludzkie pojęcie po prostu. Opona dwuletnia z takim bieżnikiem, gdzie ten bieżnik prawie jak nowy. No może nie nowy, ale jest, był jeszcze dobry. Na pewno by na kolejny rok jeszcze starczyła ta opona, jedna i druga zresztą. Landwigator, tyle Wam mogę powiedzieć. Co się okazało, te opony były bardzo wadliwe. Nie wiem, tak mi powiedzieli na wulkanizacji, że już w 3 autach u nas to było, bo my tam na miejscu robimy u chłopaków. I co się okazało, z prawej strony było jeszcze gorzej, tylko wewnątrz. Ja myślałem, że to jest tylko tutaj z tej lewej, nie? Bo nawet myśleliśmy tylko tą oponę znaleźć podobną i założyć, żeby już nie robić kosztów dodatkowych, bo myślałem, że tamta jest okej. Przynajmniej tak wyglądała z wierzchu. Co się kurwa okazało, to powiem Wam, że jedną nogą byłem w grobie, a drugą w kryminale. Więc przejdę do rzeczy. Ja Wam pokażę zdjęcia, zrobię to w programie, zmontuję. Tu zaraz, teraz powinniście zobaczyć zdjęcia opony z lewej. Tak, teraz macie oponę z lewej. To tutaj na zewnątrz zaczęła pękać. Natomiast teraz w tej chwili zobaczycie gdzieś tam, czy tam za chwileczkę zobaczycie oponę ze strony prawej, wewnątrz. W sensie ona już była zdjęta, cała felga z oponą była zdjęta, już do wymiany. Ja zrobiłem zdjęcie. I słuchajcie, moim oczom ukazała się prawie cała opona dookoła oberwana, nie? I jaki ja, słuchajcie, byłem głupi, że na to nie spojrzałem. Nawet jak to zobaczyłem, mogłem na to spojrzeć
bo ja tak dojechałem, nie? Ja tak dojechałem i wam powiem, że się dziwię, że ona nie wybuchła mi w ciągu nawet doby gdzieś tam na parkingu, bo ciśnienie jest przecież ogromne, jeszcze jak się z ciężarem stoi, samo auto waży, tak? Stąd może widać, nie wiem czemu, ale stąd może widać, że jest źle ustawiona kierownica. Ona gdzieś tam lekko była faktycznie ustawiona, ale teraz jest jeszcze gorzej, bo dosłownie ona jest bardzo skręcona, nie? I to trochę mi przeszkadza. Więc może się uda, że po, nie wiem, gdzieś tam w następnym tygodniu tam może by się udało wjechać, żeby ustawili mi tą kierownicę, żeby w ogóle zbieżność ustawili, bo mam nowe opony teraz, regionala, mam regionala, jakoś coś tam, nie pamiętam, no mówili, że są droższe te opony, druga sprawa, no nowe, tak, nowe, druga sprawa, że ponoć do autobusów je zakładają, więc mówił, że są bardzo bezpieczne, no to się okaże, tak, bo tych marek jest na dzień dzisiejszy 1000, kurwa, i co druga wadliwa. I zresztą to się dowiedziałem od kierowcy, od nas, to po połowie roku tą oponę wymieniali nową, Landvigatora, bo tak samo miał wewnątrz właśnie, że cała się oberwała i on tak jeździł, nie? Więc powiem wam, że no dosłownie życie na krawędzi, nie? Mówię, jedną nogą w grobie, drugą w kryminale. To chyba tą prawą byłem w grobie, bo dosłownie z prawej, mówię, oberwana prawie była do, no nie mówię, że dookoła jeszcze, ale była w połowie oberwana, a z lewej dopiero się zaczęło, więc całe szczęście chyba, że z tej lewej zauważyłem, że coś się zaczyna dziać, bo gdybym tego nie zauważył, to prawdopodobnie jeździłbym aż do wystrzału, tak więc nieźle bym się przejechał. A już raz z prawej strony miałem pęknięcie opony, wystrzał, więc wiem, o co chodzi. No i słuchaj, ta, mało tego, w naczepie też mam dwie nowe założone, jakiegoś Torque, nie wiem, co to jest. Tam jedni mówią, że nalewka, drudzy powiedzieli, że nie, że to jest nowa, tylko Chińczyk. A cholera wie, ja bym musiał tam sobie posprawdzać. Może tak być, że to jest nalewka, nie? Chociaż, no nie wiem, dowiem się, gdzieś tam wezmę sobie w wolnej chwili i sprawdzę tą markę, nie? Może ktoś z was kojarzy, to dajcie znać. Torque coś tam. Torque T coś. Nie pamiętam teraz. Chyba T coś, takie oznaczenie było. Ja nie wiem, czy to jest nalewka, czy to jest... No nowa jest, widać, wygląda jak nowa, tak? Bo ona dosłownie ma bieżnik nowy, gruby. Ale czy to jest nalewka? Nie wiem, tam pisze gdzieś, nie? Na tych oznaczeniach jest. Trzeba by sobie poczytać, co tam pisze na tej oponie. No, tak więc... Ważne, że jest nowa tu, nowe są na przodzie, więc już nie muszę się bać, jeszcze zostaną bliźniaki do wymiany teraz, za jakiś czas, nawet nie wiem, czy tego nie zrobimy za jakiś miesiąc, bo niestety też powoli się kończą, mało tego, w bliźniaku tutaj z lewej strony wewnętrznym, wewnętrznym bliźniaku miałem zaledwie 2 atmosfery powietrza, bo sobie sprawdzałem, jak tam byłem u chłopaków, to miałem zaledwie 2 atmosfery na 9, więc musiałem dobić. Tutaj na tym drugim miałem, na tej drugiej oponie miałem 7, więc jeszcze nie było źle. No a po prawej było wszystko dobrze. No tam w jednym było 8, nie? Tak więc dobiłem do 9 i jest dobrze. Czyli tutaj ta opona już jest coś nie tak, no ale będę chciał ogólnie wymienić je, nie? Znaczy ja mogę sobie chcieć, ja wiem, że decyzja góry, tak? Pewnie. No ale zobaczymy. One tam jeszcze są, nie? Ale już powoli się kończą i trzeba będzie i tak wymieniać i tak, więc na pewno coś tam w tym kierunku będziemy myśleć. Kurwa, wyprzedziłbym go, ale wam powiem, że tam coś już jedzie. Ja jestem załadowany. Nie wiem, czy tam coś jedzie. No niby nie jedzie, no. Tam na skrzyżowaniu, to jest skrzyżowanie, no trochę strach wyprzedzać, tak? Teraz nie mogę nawet. Tak więc, moi drodzy, tak to jest. Widzicie, same jakieś... Wiecznie coś się musi dziać, nie? No nie ma chyba naprawdę tygodnia, żeby coś się poważnego nie działo.
miesiąca przynajmniej, zawsze coś się musi wydarzyć. Tak więc powymienialiśmy, no cztery opony wymienić nowe, no to dajże jest koszt, ale powiem wam, że przynajmniej bezpieczniej się czuje człowiek, nie? Nawet w czasie kontroli to inaczej wygląda, to już jest zupełnie co innego, bo teraz normalnie na to spojrzą, a nie powiedzą, że a jakieś używki nacinane, nie, nie, to są nowe założone, już nie wam teraz, zresztą ja tam zdjęcie też mam tych, właśnie, ja mam zdjęcie przecież tych opon na tej naczepie, na pierwszej osi, ja wam też je pokażę teraz, albo tam gdzieś w międzyczasie i najwyżej może ktoś pozna, może ktoś tam powie, kurwa, nie wiem, czy go wyprzedzać, nie wiem, bo naprawdę... Zobaczcie, jak ta kierownica idzie, nie? Ale zobaczcie, że to się dopiero zaczęło dziać, jak te opony wymieniłem. Co tam, te aż tak krzywe były, czy o co chodzi? Bo kurwa, nie wiem. Aż tak krzywo tej kierownicy to nie miałem, nie? Będę musiał tam ogarnąć, bo... Mówię, pojadę sobie do... Gdzieś tam i... Ogarniemy, no bo mnie to irytuje, nie? Ja tak nie lubię. Zresztą sprawdzimy stan jeszcze drążków i tak dalej, chociaż ja się dowiedziałem, że niby jest okej. Okay. Bo się pytałem kiedyś tam mechaników, sprawdzali, no i powiedzieli, że jest niby wszystko ok, nie ma luzów, no ale przecież nie wiadomo, czy temu wierzyć. Z pewnych przyczyn nie za bardzo ufam tym mechanikom, akurat tam, gdzie jeździmy, no ale nie będę mówił, bo tam jest kilka warsztatów, na które jeździmy, nie będę mówił, który, odwala maniany, więc odpuszczę temat. Żeby się tam ktoś nie obraził, jak usłyszy, jak ktoś mnie pozna. No i słuchajcie, co no. Wczoraj byłem w Częstochowie, poniedziałek. W Częstochowie, słuchajcie, na Kastoramie 3 minuty, kurwa, chciałbym być 3 minuty na Kastoramie. Ale się wkopałem, nie? 3 minuty, kurwa. 3 godziny stałem, nie 3 minuty. 3 godziny tam odwaliłem. Drugie 3 godziny też w innym markecie. 6 godzin wyszło. Jeszcze tutaj do Ozimka leciałem. Właśnie mijałem tutaj, gdzie ta babka mi kiedyś wybiegła, co wam opowiadałem, nie? Aż teraz jadę, to nawet zapomniałem, bo miałem w ogóle nagrywać od Opola. Ale w ogóle się zapomniałem o tym nagrywaniu, nie? Tak więc tutaj ogarnę, no to byłem o 19, 18 byłem chyba w domu, nie, o 18 byłem na parkingu u nas, wróciłem na pusto, no to dzisiaj od 4 nie śpię, o 5 sobie pojechałem na załadunek, do Opola się załadowałem, no i teraz o, na poniedziałek, no umawiałem się inaczej, tak, bo umawiałem się trochę z dziewczynami, żeby mnie puściły gdzieś tam na pusto z powrotem czy coś. Przynajmniej się starały, bo chciałbym sobie po prostu pustą naczepę zostawić. Żeby załadowana nie była, nie, żeby nie było obciążenia jakiegoś tam na nogi. No ale niestety, albo mnie nie posłuchały, albo decyzja góry, nie? Tylko że góra na wakacjach jest, więc raczej one same zadecydowały. Mimo że prosiłem o to, no ale wczoraj jeszcze przez telefon gadaliśmy o tym. Kurwa, ale mi piszą gdzieś te klocki, jakby te, albo jakieś gówniane założone, bo też mam nowe niby, czy już nowe to nie są, nie, już trochę teraz jeżdżę na nich. No ale powiem wam, że muszę trochę poprawić sobie cycka tak zwanego. No powiem wam, że no... Krótki tydzień, nie? Krótki tydzień, teraz no dosłownie tydzień w domu, nie? Ile parę dni braknie? Ale przynajmniej się ogarnie, przynajmniej się wszystko poogarnia, spokojnie. Chociaż pewnie mi to siedzenie w domu zbrzydnie. Nie będzie mi się chciało siedzieć. No ale co zrobisz? Mówię, jak sobie zaprowadzę konia, tak, no to na spokojnie, jest piękna pogoda, zobaczcie, nie? Ja sobie go jeszcze dzisiaj zaprowadzę, jutro sobie go będę robił, już dzisiaj nie wiem, czy będzie mi się chciało.
wątpię, bo jeszcze do fryzjera muszę gonić, więc prawdopodobnie ja najpierw pojadę do fryzjera sobie, bo jestem umówiony trochę tam do 17, żeby w razie czego poczekali, a dopiero słuchajcie, przyjadę z powrotem, zabiorę sobie ciągnik, tam ojciec mnie podwiezie po samochód mój na parking, bo jeszcze jego samochód będziemy do mechanika prowadzić, więc akurat on mnie tam podwiezie, ja później pojadę za nim, no i po prostu wrócimy sobie normalnie, tak, ciągnik sobie będzie stał albo do niedzieli, albo do tej soboty, no zobaczę, może w sobotę go już po południu zaprowadzę, nawet tak myślę zrobić, żeby już był w sobotę zapięty, żeby tą niedzielę sobie jeszcze spokojnie odsiedzieć, nie, w ogóle tam nie męczyć się i tu będzie wypucowane wszystko będę wyciągał, będę tutaj robił odkurzaczem, też będę troszeczkę odkurzał fotele, będę chciał sobie pokrowce poprać. No i naklejeczki, słuchajcie, zamówiłem, które już przyszły, więc jeszcze może dzisiaj je nakleję, zobaczę. Tak myślę, że jeszcze może dzisiaj sobie szybę umyję z przodu i bym sobie je nakleił. Zobaczycie może efekt w następnym odcinku. Może tam coś nagram, chociaż wątpię raczej, chociaż no pomyślę, nie? Pomyślę. Może coś takiego nagram, takiego wiecie, ze sprzątania tego auta. Może będę go mył, bo chciałem w Radomsku dzisiaj, ale raczej tam będzie kolejka, już nie będę stał tam, bo nie będzie czasu. Jakbym sobie tam gdzieś w południe wracał, no to okej, to tam mogę te 2 godziny poświęcić, nie? Ale no niestety. Jak się nie da, to się nie da. Lepiej odpuścić, jak się spóźnić do fryzjera i kiedy się obecnę. Za tydzień? Już bym chciał, bo powiem wam, że aż się męczę, nie? Za ciepło mi w tych włosach, ja nie lubię tak. Jest 30 stopni prawie, więc słuchajcie, piękna pogoda, nie? Jak na koniec kwietnia, no jest naprawdę pięknie. Fajnie. To jest teraz z górki. Lublin jest tak tutaj, te okolice, jak ktoś może kojarzy. Tutaj jest taka właśnie góreczka. Ciężko podjechać z towarem i później trzeba uważać na zjazd, bo tutaj jest raczej taki zakręt bardziej ostry, a tutaj mamy skręt właśnie na Częstochowę, nie? Już trzeba tutaj uważać. A ten mój hamulec górski tak działa, że szkoda mówić, jak widać zresztą. Zresztą ja coś słyszałem na temat tych dławików, bo to są dławiki tak zwane w manach tych tutaj. Nie wiem, u nas ponoć, że we 3 czy 4 jest to samo, nie? We wszystkich tak samo to działa. Nie wiem, to co za debil wymyślił tak słaby hamulec górski, no ale to jest idiotyzm, nie? To lepiej go wcale, kurwa, nie zakładać, bo... Chociaż ja bym wolał tu retarder, nie? Drogi jest retarder, wiadomo, że jest bardzo drogi. Nawet w razie czego wymiany, w razie wymiany jest bardzo drogi, ale wam powiem, że naprawdę retarder mieć w koniu przy załadowanym aucie, jeżdżąc gdzieś tam w górach czy z górki. Zobaczcie, jakie maszyny fajne, nie? Fajnie rolnicy sobie sieją kukurydzę chyba. No i kurde, retarder to jest retarder, tak? 3-stopniowy tu nawet, czy coś. No nie ma, kurwa, macie takiego dławika. Chociaż w jednym manie, który niestety jest powypadkowy i poszedł na złom. Jakiś czas temu tam opowiadałem, że kierowca miał wypadek. Też Damian, pozdrawiam cię. Nie wiem, gdzie tam pracujesz teraz, ale szerokiej drogi ci mimo wszystko, żebyś ostrożnie jeździł. No i... Co ja tu mówiłem? Cholera, zapomniałem się, kurwa mać. A, w jego samochodzie, słuchajcie, no powiem wam, że była różnica ogromna, jeśli chodzi o hamulec górski, więc wychodzi, że albo tutaj jest uszkodzony ten dławik, albo po prostu on tak tutaj działa, nie? Bo tamten samochód był chyba z 2014 roku, jak się nie mylę. I ten z 2014 miał lepszy górski hamulec niż 2015 mój, nie? Tak więc nie wiem, od czego to zależy, no naprawdę. Czy to po prostu jest wada tego samochodu i trzeba to naprawić,
Nie wiem, ja kiedyś to parę razy zgłaszałem, ale oczywiście nikt na to uwagi nie zwracał. Każdy myślał, że jest ok, tak więc skoro nikt się o to nie stara, to ja tym bardziej nie mam zamiaru. Bo gdyby to było moje auto, to by to doprowadzone było w jak najszybszym czasie, w ciągu no przynajmniej kilku miesięcy na pewno bym takie rzeczy ogarnął, nie? Ale krzywo jest ta kierownica. No wam powiem, zobaczcie, ja jadę w lewo, nie na zakręcie, a muszę ją kurwa w prawo skręcać. Nie wiem czemu, czy faktycznie tamte opony były takie zjechane czy coś, może zjechane były, ale dziwnie, no nie wyglądały tak jakby one były jakieś uszkodzone na bieżniku. Normalnie bieżnik równo się zdzierał, a teraz dopiero zauważyłem, jak ta kierownica jest przekrzywiona, nie? Też te opony muszą się ułożyć, wiadomo, nie? No ale bez jaj, no. Ja tak nie lubię, już tak w DAF-ie miałem, no. Wiadomo, no można tak jeździć, nie? Można sobie tak jeździć, ale mnie to wkurwia, nie? Ja tak brzydko powiem, że mnie to wkurwia. Tak więc wolałbym to ogarnąć. No będę gadał z górą, żeby mi tutaj załatwił coś na miejscu tam, czy tam u nich, gdzie ogarniamy opony, czy na jakąś zbieżność po prostu podjechać, no i zbieżność sobie sprawdzić przy okazji, bo też opony, no powiem, nowe, tak? A dwa, że kierownicę się ustawi na wprost, bo no mnie to wkurwia, nie? I wyjdzie przy okazji, wiecie, czy czasami właśnie drążek jakiś nie jest, nie? Do wymiany. No może się przy okazji wymieni od razu. No ale czy to takie łatwe będzie? Zobaczymy, co powie. Ja mu się narzucę tym, nawet będę musiał. Tak więc, tam ktoś pytał mnie, jak się ten man sprawuje. No, tak jak mówię, nie? Ma wady i zalety, no już tam nieraz mówiłem o nich. Miękkie zawieszenie ma na pewno, ma lepsze zawieszenie jak w DAF-ie 105. No, DAF 105 był z 12 roku, ale był na sprężynach. Tutaj już kabina jest na poduszkach. Więc jest naprawdę różnica wielka i no jest o wiele wygodniej, jeśli chodzi o tutaj zawieszenie, tak? Nie czuć tak tego wszystkiego. No ale są inne wady, jak w 440 koniach, na przykład zamulony silnik, no słabszy jest, po prostu jest słabszy, tak, to też nie jest, słuchajcie, 700 koni, czy tam 650, czy ile tam mają. Druga sprawa, wyciek płynu chłodzącego, cholera wie skąd, bo już to było badane kilka razy i nie wiadomo, po prostu tak jeżdżę, ale będziemy jeszcze EGR-a robić, gdzie tam opowiadałem właśnie, nie? To będziemy ogarniać EGR i EGR i słuchajcie, ewentualnie sprężarkę, bo też głośno pracuje, więc może też być sprężarka do ogarnięcia. No ale zobaczymy. 20 km do Blachowni i się tam niedługo pojawi Częstochowa, jedynka i już jedynką to będzie z górki lecieć. No tak więc, moi drodzy, tak to wygląda, nie? Są wady i zalety tych wszystkich samochodów zresztą. Czujniki, nie czujniki, to już jest chyba norma w każdym samochodzie nowszego tam jakiegoś rocznika. Po prostu teraz to nie ma zasady, jakim autem jedziesz, bo większość rzeczy, dużo rzeczy jest podobnych. Gdzieś tam albo sobie współpracę jakąś ściągną i na przykład zobaczcie, jaka jest różnica we Freightlinerach, Cascadiach w Stanach Zjednoczonych, a Mercedesie MP4, nie? Jaka jest różnica? Bardzo mała, słuchajcie. Bo Mercedes ma identyczną kierownicę praktycznie jak Cascadia w Stanach. Nawet teraz Cascadia wyszła chyba w tych tabletach, gdzie Mercedes ma dosłownie to samo. Więc to wszystko jest, wiecie, nawet ze Stanów Zjednoczonych sprowadzane. No kurwa, w ostatniej chwili kierunkowskaz najlepiej. Tak więc słuchajcie, wszystko jest takie, wiecie, połączone, każda marka gdzieś tam nawet z nadoceanu jest jakaś tam podobna do siebie, tak? Tak więc myślę, że
nie ma tu raczej jakiejś tam zasady. Każde auto ma wady i zalety, tak? A też zależy, jak się dba, bo jak ktoś nie wymienia oleju przez 300 tysięcy kilometrów, przez 200, no to ten silnik prędzej czy później po prostu padnie, nie? Nie wiem, jak tu było, no ja starałem się na pamięć, bo... Znaczy nie, tutaj był licznik napisany. Teraz mam licznik napisany w notesie, bo oczywiście żadnego... Nic mi nie zostawili, żadnej ulotki, nic. W jakim przebiegu jest wymieniony olej, jaki to jest olej, ja nic w ogóle nie wiem, nie? To są mechanicy, kurwa. Nawet nie wiem, jaki olej był wlany, to jest właśnie najgorsze, nie? Ja się go zapytam, bo on tam będzie wiedział pewnie, bo pewnie do wszystkich tak samo jest wlany, więc... Taki sam do tych manów, zwłaszcza. Więc to jest takie coś, no... Prowadzicie do mechanika, żeby wam fajnie poogarniał wszystko, później się okazuje, że wy nawet nie wiecie, kurwa, czy on olej wlał, nie? A był w Bełchatowie taki przypadek. Nie będę mówił u kogo, że niestety mechanik nie zakręcił korka. Olej, kurwa, wlewał. Tylko korka nie zakręcił. Wszystko spłynęło, słuchajcie, z ciężarówki. Wszystko spłynęło, słuchajcie, do kanału. Ten nie zauważył. Nie wiem dlaczego, ponieważ powinien sprawdzić miarką, czy jest olej, ale wlał pewnie na pamięć 20, nie wiem ile tam wchodzi, 20, nie wiem ile wchodzi nawet litrów do tego silnika, do takich 460 koni, 440, nie wiem, ileś tam wlał. Kierowca zdążył wyjechać za bramę, nawet tam, nawet troszkę dalej, no i się kurwa silnik zatarł. I to było parę lat temu, ale jest takie coś. Nie tylko jeden przypadek, bo to się zdarza niestety w innych też. Ale no, to są rażące błędy, tak? To są rażące błędy. Strach do mechanika prowadzać, tak? Jak się takie coś słyszy, to naprawdę. Oj. Tak to jest, nie? Dlatego no, tu jest olej ok, bo ja widziałem, że jest stan i jest ok, ale filtr, nie wiem, czy jest wymieniony, chociaż mogliby zostawić jakąś kartkę napisaną, czy jest coś wymienione, czy nie ma coś wymienionego, co trzeba zrobić, coś, nic nie ma napisane, kurwa, jedziesz na pamięć. Jak koła ci robią coś, to lepiej sprawdzać, czy dokręcone w ogóle, bo też był przypadek u nas w Bełchatowie, że kierowca nawet od nas... Tylko ja tu jeszcze nie pracowałem, ale faktycznie był ten przypadek, bo nawet mi opowiadał ten pracodawca i to się sprawdziło, bo mi kolega opowiadał jeszcze wcześniej, jak tu pracował mój kolega Przemek, pozdrawiam Przemka, że kierowca wyjechał z warsztatu pewnego i chyba piasta albo koło, że mu się odkręciło, nie? I tak samo zdążył do bramy dojechać. Tak więc ja wam powiem, że przeboje są niesamowite, nie? Później wyszły awantury i takie tam, że to wina kierowcy, bo kierowca nie sprawdził. No okej, szkoda, że kierowca nie zdążył, kurwa, za bramę wyjechać, nie? Ale oni uznali, że skoro auto znajduje się już poza warsztatem, no to kierowca nie zauważył, kierowcy wina, nie? Zdaniem mechanika. Bo oczywiście pracodawca mój go bronił, z tego co się dowiedziałem, bo nie tylko ja od niego się dowiedziałem, ale już wcześniej od kogoś, nie? Tak więc są takie patologiczne sytuacje, że naprawdę nie wiadomo, kogo złapać za krawat, tak? No nie wiadomo. Masz dowody, no nie masz. Tak to wygląda. Ja sobie też dokręciłem tutaj na razie z prawej strony, z przodu, ale jeszcze będę musiał sobie dokręcić to dzisiaj, albo dzisiaj to zrobię, jak dojadę do siebie tam na podwórko, albo zrobię to jutro, będę sobie dokręcał śruby, no i w naczepie też będę musiał posprawdzić, ale to prawdopodobnie w sobotę czy tam w niedzielę, jak sobie przyjadę zapiąć, to sobie jeszcze sprawdzę śruby, bo mam przedłużkę, więc trzeba dobrze posprawdzać, żeby nic nie odpadło, bo to nie ma żartów. No i tyle, nie? Kończę materiał, 30 minut prawie, ja pierdzielę. Dziękuję za te
za te poświęcenie czasu na to marudzenie. No i tyle, nie? Widzimy się, myślę, że gdzieś tam po świętach może coś nagram. Czas pokaże. Pozdrawiam, trzymajcie się, na razie.